Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Na Poważnie, w której na poważnie, bez żadnego śmieszkowania i już bez takiego stresu związanego z długością trwania odcinka omówię tematy, które warto omówić, nad którymi warto się pochylić. Ze statystyk wiem, że Wy, no i widzowie, takie filmy lubicie najbardziej i przez to, że troszeczkę ten swój produkt, tak zwany content, rozmyłem na różne kategorie, zaczęliście się gubić. To jest seria dla Was. W tym odcinku zajmę się miejscowością, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest Hel. Miejscowość na krańcu cyplu Półwyspu Helskiego. Hel, czyli takie miasteczko stanowiące hybrydę miasta rybackiego oraz miasta garnizonowego, takiego wielkiego koszarowiska. Tak przynajmniej było do połowy lat 90., kiedy rybołówstwo funkcjonowało bardzo prężnie i równie prężnie funkcjonowało wojsko, marynarka wojenna, której teraz niby tam nie ma, ale jakieś zakupy ostatnio się rozpoczęły. Dlaczego chcę o tym mówić? W ostatnim czasie przeczytałem sobie, że Hel będzie wyremontowany i nadana mu zostanie zupełnie nowa funkcjonalność. I tutaj ten remont, który już po części się zaczął w 2015 roku, gdzie część bulwarów już mocno wyremontowano, nadano im nową formę. Te prace będą rozciągnięte na port rybacki i na te wszystkie mola, przy czym wizualizacje, które widziałem, spowodowały u mnie takie bardzo, bardzo złe wrażenie, że Hel po prostu w obecnym duchu, który przyciąga mnóstwo turystów, bo wiele głosów się pojawiło pod tą informacją o tym wielkim, wspaniałym remoncie, który się szykuje, że oni przyjeżdżali dla tego ducha, który jest teraz i on zostanie utracony. To na podstawie wizualizacji, które zamieszczono pod informacją o remoncie na brzeży, o remoncie całego portu, naszło takie mnie skojarzenie. Hel jako taki przestanie istnieć, powstanie polskie Saint-Tropez. Być może kojarzycie to miasteczko z filmów o żandarmie, z Louis de Funès. I być może kojarzycie to miasteczko ze współczesnego francuskiego serialu. Są dwie różne miejscowości. Kiedyś, no to był taki Hel dla rozwydrzonych dzieciaków, ale ludzie tam mogli sobie mieszkać. Natomiast współcześnie to jest miasteczko dla rozwydrzonych, bogatych dzieciaków. Podobnie będzie z Helem. Mnóstwo takich przystani dla jachtów, dla żaglówek. To się zrobi jedno wielkie bambrowisko, polskie Saint-Tropez, rozwydrzone dzieciaki polskich przedsiębiorców zaczną tam zjeżdżać, uprawiać swoją hamówkę, która pomalutko już się rozpoczyna. Pokazałem to w odcinku o plaży. No i ten duch Helu przestanie istnieć. To już nie będzie miasteczko wojskowo-rybackie, to po prostu będzie jedno wielkie rykowisko dla znudzonych, zmanierowanych dzieciaków, dla których największą wartość w życiu stanowi forsa i to, co można za tą forsę nabyć. Idąc jednak dalej, bo cóż, ja jestem gotów machnąć na to ręką, tylko że ja tutaj o mnie się mówi, że ja wykazuję pewną lewicową wrażliwość na człowieka. I tak jest i w tym przypadku. Mianowicie, będąc w Helu, poznałem wielu ciekawych, wspaniałych ludzi. Ludzi całkowicie, no nie ujmując, przeciętnych, zwykłych, normalnych ludzi, żyjących sobie z normalnej pracy, w swoich mieszkaniach czynszowych, czy we własnych starych domkach, czy w domach gminnych. Żyjących sobie na co dzień, zajmujących się swoimi sprawami na co dzień, tak jak każdy z nas w Polsce. Tylko co się stanie z tymi ludźmi, kiedy z Helu powstanie polskie Saint-Tropez? No tych ludzi przestanie być stać na to, żeby żyć we własnym mieście. No bo wszystko podrożeje. Wiadomo, tam gdzie zjedzie wielka forsa, tam momentalnie zakres towarów się zmieni. Zaczną być one bardziej luksusowe, takie, aby były atrakcyjne dla tych rozwydrzonych ludzi. Dla tych bogaczy, którzy gardzą tanizną z Biedronek, z dyskontów, z Plusów, Aldików, czy jeszcze czegoś. Z Polomarketów, tam jest Polomarket, zdaje się. Poszybują ceny nieruchomości w górę, poszybują też ceny czynszów. I może być tak, że po prostu tych ludzi nie będzie stać na to, żeby żyć we własnym mieście.
I to się skończy tak, że ci liczni turyści, którzy obecnie tam napędzają te wszystkie prywatne kwatery, w połowie może się zmyją, no bo to już nie będzie ich miasteczko, do którego przyjeżdżali. A inna część po prostu nie przyjedzie, bo no zobaczą, jak się bawi młodzież, jak się bawią ludzie z forsą. YouTube jest pełen takiego polskiego buractwa. No bo oczywiście nie można liczyć na to, że tam zjedzie cała kulturalna śmietanka z pieniędzmi, tylko tam zjadą ci, którzy będą chcieli się pokazać. A wiadomo, że z forsą pokazują się ci, którym słoma z sandałów spod białych skarpet sterczy. No i tyle mam w tym temacie. Po prostu chciałem się podzielić takimi przemyśleniami, bo Help wzbudził u mnie ogromną sympatię. No i szkoda, że ten Help przestanie istnieć. Odwiedziłem tam kiedyś miejsce, również bardzo nastrojowe. Być może to z uwagi na tamto miejsce, na przeszłość jednego z tych miejsc, które przedstawiłem też w historii helskiej. Ludzie tam zjeżdżali, bo przyjeżdżali po wspomnienia. Po przemianie nie będzie już czego wspominać. Zostaną fotografie, filmy, jakieś tam albumy, pamiętniki. Nic więcej. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to fajnie, możecie zostawić ślad pod filmem. Jeżeli się nie zgadzacie, podzielcie się swoją opinią, byle konstruktywną, pod tym filmem. Możecie również udostępnić ten film wszędzie, gdzie się kontaktujecie ze swoimi znajomymi. Być może oni będą mieli coś do powiedzenia. W tej chwili dziękuję za obejrzenie tego 15-minutowego filmu. I liczę na to, że Was nie zanudziłem. I do następnego spotkania.